Proszę Państwa, ten dzisiejszy wykład chcę poświęcić stresowi, przy czym starałam się znaleźć takie rzeczy, które nie są powszechnie latające po internecie, tak? Takie, o których tam wszyscy wiedzą, że jasne, że trzeba spokojniej żyć, najlepiej biegać rano, ćwiczyć, medytować. Starałam się skupić na tych zagadnieniach, ponieważ to jest bardzo obszerny temat, na tych zagadnieniach, które myślę są dość aktualne teraz w Polsce, ale nie w tym sensie, że będę o stresie i polityce, to nie to, ale te, które są aktualne, jeżeli chodzi o pracę zawodową i te jakby takie wąskie obszary, o których być może mniej się mówi w kontekście stresu. I zagadnień takich mam 5. Pierwszy to taki, czy w ogóle powinniśmy się zajmować stresem. Oczywiście każdy z nas, każda pojedyncza osoba może powiedzieć, że tak, bo na przykład doświadcza stresu i wie, że to jest ważne, albo ktoś z bliskich doświadcza, ale ja chcę się zastanowić i przedstawić Państwu wyniki badań, które dotyczą tego, jak my Polacy wypadamy na terenie Europy, jeżeli chodzi o stresy, o stresory, czyli czynniki wywołujące stres. To jest możliwe, odkąd jesteśmy w Unii Europejskiej, ponieważ badania prowadzone przez Unię Europejską obejmują kraje członkowskie. Ponieważ jesteśmy w nim, to jesteśmy krajem członkowskim, jesteśmy w Unii, więc też wchodzimy w te badania i wobec tego możemy się porównać z innymi krajami. Nie wiem, czym mają służyć te porównania, ale być może pocieszeniu się, chociaż od razu powiem, że wniosek z badań jest taki, można powiedzieć, że zestresowany jak Polak w pracy. Wypadamy niezbyt dobrze. Ale to tym bardziej o tym chcę powiedzieć, bo warto to uwzględnić, kiedy myśli się o tym, czy w ogóle warto się tym zajmować, stresem. Dalej, ponieważ stres w pracy ma bardzo wiele źródeł i wiele zależy też od kontekstu, w jakim ta praca jest wykonywana oraz jaka to jest praca. Inaczej jest na przykład, jeżeli to jest praca w przemyśle, ponieważ wtedy jest hałas, wtedy jest przemęczenie pracą fizyczną. Inaczej stres wygląda, kiedy to są zawody na przykład pomocowe, typu lekarze, pielęgniarki. Ja chciałabym się skupić na grupie zawodowej, która jest współcześnie dominująca. To jest grupa pracowników usług, a badania wykazują, że w 2020 w Polsce będzie 75% ludzi pracowało w sektorze usługowym. Ja na przykład też pracuję w sektorze usługowym. To są usługi, powiedziałabym, jakby dydaktyczne, edukacyjne, o właśnie, usługi edukacyjne. Więc każdy z nas w mniejszym czy większym stopniu pracuje, powiem o tym więcej. I te zawody wiążą się ze specyficznym rodzajem stresorów. Stresory to są czynniki wywołujące stres, które odróżniają bardzo te zawody od innych. I co więcej, rodzą jakby takie pytania czy problemy, które wcześniej nie były znane i są stosunkowo nowe w psychologii. Potem tylko troszeczkę o konsekwencjach, bo wszyscy je mniej więcej znamy i nie chcę tutaj powtarzać tego, co jest oczywiste. Ja bym się chciała skupić na jednej, która jest mi najbliższa i którą się najbardziej zajmuję naukowo. To jest na zmianach w emocjach. Że stres wiąże się z tym, że doświadczamy więcej emocji negatywnych i mniej pozytywnych, bardzo to upraszczając. I tym zajmę się, że tak powiem, w punkcie 5, co my możemy zrobić, czy są jakieś możliwości, żeby wpłynąć na swoje emocje, a nie traktować je jako dopust Boży, że spadły i ja już nic nie mogę zrobić. Czyli będę mówiła trochę o kontroli, czy szerzej o regulacji emocji. To taki mam plan i mam nadzieję, że się tutaj jakoś zmieszczę. Jeżeli chodzi teraz o to, jak my wypadamy, jeżeli chodzi o kraje europejskie. Były dwie fale badań. Pierwsza fala badań objęła osoby od 50 do 80 roku życia i to było badanie retrospektywne, to znaczy pytano się osoby badane z tych krajów, które tutaj są wymienione, o pewne rzeczy. O jakie to rzeczy pytano? To było duże badanie osób starszych, będących na emeryturze albo zbierających się do emerytury. W tym sensie retrospektywne, bo mówiły o tym, jak one pamiętają swoją pracę. Część retrospektywna, a część mówiła, jak aktualnie widzi pracę. I to było bardzo takie obszerne badanie, wiele pytań. I tam włożono 16 pytań, które dotyczyły czynników stresogennych w pracy. I one odwoływały się, ja nie będę o nich mówiła, nie będę mówiła nazwisk, tylko tak najbardziej ogólnie, do jednego takiego podejścia, które rozumie
przyczyny stresu jako zachwianie równowagi, czy jakby słabe dobranie się trzech komponentów. Jeden to jest wymagania w pracy, czyli to, co musimy zrobić i to, jaki wkład musimy włożyć codziennie, czy wtedy, kiedy jesteśmy w pracy. Dalej kontrola, czy my sprawujemy jakąkolwiek kontrolę nad pracą i nad warunkami pracy, czy mamy wpływ na to, jak będziemy działać, co jest bardzo ważne. Jak łatwo się domyśleć, im mamy większą kontrolę, tym praca działa mniej, znaczy daje nam większe poczucie komfortu i wpływu na sytuację. I wobec tego poziom stresu może być niwelowany. No i oczywiście to, co jest bardzo ważne, wsparcie. Czy dostajemy wsparcie w pracy od przełożonych, od kolegów? To wsparcie może być różnego rodzaju. Może być emocjonalne, że ktoś wyrazi nam uznanie, ale może być też instrumentalne, że powie nam, co zrobić, jak rozwiązać pewne sprawy. Drugie takie podejście mówi, że stres wynika z tego, kiedy jest nierównowaga pomiędzy dwiema rzeczami, pomiędzy wysiłkiem i nagrodą. Wysiłek to jest wszystko to, co wkładamy w pracę, a nagroda to finanse, ale też uznanie, różnego rodzaju benefity, to, że jesteśmy pochwaleni. I w każdym razie na bazie tych dwóch podejść skonstruowano 16 pytań. Tutaj są przykładowe te pytania, wyjęte właśnie z tej bazy. I badani odpowiadali, odpowiedź mogła być 0, 1, 2, 3. 0, 1, 0, że w ogóle, na przykład jestem pod ciągłą presją czasową z powodu dużego obciążenia pracą. 0, jeżeli ktoś w ogóle nie jest. 1, jeżeli w niewielkim stopniu. 2, jeżeli dużo. 3, bardzo dużo. I teraz zasada była taka, że brano pod uwagę znaczy odpowiedzi jednej osoby i jeżeli na co najmniej 8 pytań z tych 16 zaznaczała odpowiedzi, że dużo albo bardzo dużo, to wtedy wliczano, że to jest praca stresująca, tak? Czyli z 16 pytań na 8, moja praca wymaga dużego wysiłku, tak, w ogromnym stopniu. Mam bardzo niewiele swobody w decydowaniu o tym, tak, w dużym stopniu mam niewiele swobody. I co się okazało? W Polsce na 100 osób było takich 30, które zaznaczyło 8, w Danii na przykład 4. I jawimy się wobec tego, jaka czarna wyspa. Widzimy, że spośród tych krajów, które brały udział, u nas ten procent był najwyższy. Czyli można uznać, że jeżeli chodzi o przekonanie, że jest równowaga pomiędzy wysiłkiem wkładanym w pracę, a nagrodami, jakie otrzymujemy, jest, no, ta nierównowaga jest spora. Ale można powiedzieć, to badanie, starsi ludzie, retrospektywne. Może tak po prostu myślą sobie, że to tak było ciężko. Było drugie badanie. Drugie badanie objęło osoby od 50 do 64 roku życia. Też Polacy znaleźli się w tej grupie. Jedno to jest, czy jest nierównowaga pomiędzy wysiłkiem i nagrodą, to co było w poprzednim badaniu. Oraz jaka jest możliwość sprawowania kontroli w pracy. Na ile mamy wpływ na to, jak wykonujemy pracę, jak ona przebiega. I co się okazało? Tutaj jest średnia, ta nierównowaga pomiędzy ERI, bo to jest Effort Reward Imbalance, czyli inaczej nierównowaga pomiędzy wysiłkiem a nagrodą. No, tym razem nie mamy pierwszego miejsca, tak? Mamy tutaj, nie jest tak najgorzej. Ale można powiedzieć, że to jest wysoki poziom. Nadal te kraje skandynawskie czy Szwajcaria stoją dużo lepiej i ludzie postrzegają tę nierównowagę jako mniejszą. Nieco gorzej jest, jeżeli chodzi o sprawowanie kontroli. Tu jest średni poziom niskiej kontroli, czyli można powiedzieć, że im wyższy wynik, tym większe przekonanie osób odpowiadających na pytania, że mają małą kontrolę. No tu jesteśmy liderami, ale chciałabym coś powiedzieć, co może być pocieszającym jakoś tam dla niektórych z nas tutaj wynikiem. A w każdym razie należałoby chyba to pokazywać w liceach i zachęcać być może do studiowania, tak sobie myślę. Bo dokonano potem podziału na jak układały się wyniki w poszczególnych krajach w zależności od tego, jakie wykształcenie było osób odpowiadających. Niskie wykształcenie, czyli mniej więcej gdzieś poziom szkoły zawodowej bez matury, średnie wykształcenie w okolicy matury, tam liczono lata edukacji,
i wyższe wykształcenie. I okazało się, że jeżeli chodzi o Polskę, o osoby z wyższym wykształceniem, to naprawdę jest całkiem nieźle. Uważam, że mamy wynik prawie, że tutaj wiodący, jeżeli chodzi o zadowolenie, tak? Czyli ta nierównowaga pomiędzy wysiłkiem wkładanym a nagrodą jest dość niska w stosunku do innych krajów. Natomiast problem zaczyna się wówczas, kiedy mamy osoby z niższym wykształceniem, no to tu znowu zaczynamy dowodzić, tak? Osoby z niższym wykształceniem mają dużo większe poczucie niż, nie mówię niż osoby z wyższym wykształceniem, ale niż w innych krajach, no może z Portugalią, Czechami. Czechami możemy coś tutaj kombinować. Dalej można by szukać pocieszenia, jeżeli chodzi o sprawowanie kontroli, ale tu niestety dobrych wiadomości nie ma, bo okazuje się, że niezależnie od wykształcenia, przekonanie, że mam mały wpływ na pracę, na warunki pracy, na to jak wykonuję pracę, to w Polsce jednak są dosyć niskie i to niezależnie od wykształcenia, jak widzimy tutaj osoby z wyższym wykształceniem, tak, to najciemniej, to w zasadzie mamy przekonanie, że jest niska kontrola, chyba najwyższe, tak na oko to wygląda, prawda, spośród tych krajów. Czyli jedyny tutaj pocieszający wynik jest taki, że osoby w Polsce z wyższym wykształceniem mają przekonanie, można by powiedzieć, że są wynagradzane za swoją pracę, że ten rozdźwięk, zawsze ten rozdźwięk się pojawia, bo to jest niezwykle subiektywne. Każdemu się wydaje, że więcej wkłada niż wyciąga, już tak upraszczając bardzo i mówiąc językiem kolokwialnym, więc to zawsze się pojawia, ale tutaj stosunkowo to jest pocieszające i zachęca chyba do tego, żeby pewnie do zdobywania wykształcenia. Więc tak wygląda diagnoza i tak to wygląda niezbyt dobrze tutaj. Następny punkt, na który chciałam zwrócić uwagę, to jest właśnie o to, jakie grupy zawodowe dominują. Po przemianach w 1989 roku rolnictwo i przemysł zaczęły się kurczyć na rzecz usług. Tak? To są oczywiście potem przemiany związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wygaszania, można by tak powiedzieć, rolnictwa, zmiany w przemyśle. Zobaczmy, że w 2014 roku od 1990 z 35 do 58% wzrosły usługi i zatrudnienie w usługach. Usługi szeroko rozumiane. Prognozy mówią, że w 2020 roku że miejsca pracy będą przede wszystkim wszędzie z szeroko rozumianym cateringiem, jeżeli tak mogę powiedzieć, czyli hotele, restauracje i różnej klasy punkty oferujące jedzenie. A drugi punkt to jest opieka nad ludźmi starszymi. Tak, że to jest jakoś przyszłość. Też to jest usługowe i też praca z innymi ludźmi. No i oczywiście handel, ale to zawsze wzrasta. W każdym razie w Stanach to jest około 75 do 76, jeżeli chodzi o zatrudnienie w sektorze usług, to właśnie ten dominuje. U nas takie są prognozy, że w 2020 roku mniej więcej taki będzie poziom. I tutaj zaczyna się pytanie, że badania, które dotychczas prowadzono, dotyczące czynników, które wywołują stres, trochę się stają nieaktualne w tym sensie, że charakter pracy w usługach jest nieco inny niż na przykład w przemyśle czy w rolnictwie na przykład. I teraz jakie to są stresory specyficzne dla zawodów usługowych? Pierwszy przede wszystkim to jest taki, że w ogóle ta praca polega na interakcji z innymi ludźmi. Albo fizycznie twarzą w twarz, albo jeżeli to są na przykład pracownicy call center, nie widzimy tej osoby, ale odbywamy rozmowy. Niemniej istotą tutaj jest interakcja z klientami. Tak jak jest inaczej w przemyśle, gdzie pracuje się z jakąś materią czy rolnictwo, to tutaj jednak jest ciągła praca z ludźmi. I to, co czynnikiem, który uznawany jest za wywołujący silny stres, to są interakcje z klientami, którzy w dodatku są trudni. Trudni klienci to są tacy, którzy wymagają. I problem pracowników, wymagają być może za dużo, albo mają pretensje do pracowników usług. Problem pracowników usług jest taki, że to oni pośredniczą pomiędzy firmą, która oferuje coś, na przykład towary, czy jakieś usługi, naprawy czegoś, cokolwiek, sprzedaż,
Natomiast to pracownik to jest ten, który to z tym klientem się kontaktuje. I jeżeli coś nie działa, przypomnijcie sobie Państwo, jak rozmawiacie, nie wiem, czy z pracownikiem z UPC, nie wiem, czy to nie jest jakaś reklama, co ja teraz mówię, ale czy jakaś inna firma, więc jak kontaktujecie się z pracownikiem firmy XX albo jakiejś XY, to bardzo często on obrywa, że coś nie gra, a on tak naprawdę jest reprezentantem firmy, która coś tam, nie chcę tu oczywiście, to nie chcę tu mówić teraz o jednym pracowniku, tylko o tym, w jakim jest miejscu ten pracownik. On ma tak samo restauracja. Zanim jedzenie trafi na stół, to przechodzi w restauracji, przechodzi przez masę osób i przechodzi przez masę decyzji, bo to są zaplanowanie menu, to są zakupy, ugotowanie i tak dalej, ale na końcu i tak biedny kelner stoi z klientem i on obrywa, jeżeli coś nie gra. Oczywiście nie jest tak, że klienci wszyscy są trudni i wszyscy mają pretensje, ale ci, którzy są trudni, są uznawani przez pracowników usług za główne źródło stresu. I co pokazują badania? Że badania amerykańskie przeprowadzone przez Diefendorfa pokazują, u nas nie ma zbyt wielu takich badań, dlatego że to zainteresowanie pracownikami usług i tym, co się z nimi dzieje, to jest jakby taka dziedzina, która się rozwija. I odnosząc się do badań zagranicznych, można powiedzieć, że właśnie Diefendorf wykazał, pytano pracowników o sytuacje trudne, wszelkiego rodzaju pracowników. I okazało się, że w 50% niemalże, czyli 47%, dotyczyły one kontaktów interpersonalnych, że to jako główne źródło stresu. To były kontakty interpersonalne zarówno z klientami, zarówno z przełożonymi, jak i z kolegami z pracy, czy współpracownikami. Ale jeżeli chodzi o kontakty z klientami, to stanowiły one 45%. Też badania dotyczące pracowników usług, pytanie, co było najbardziej stresujące, deklarowali, że trudni klienci. Badania dotyczące emocji, jakie się pojawiały w pracy, badani wskazywali, że bardzo często była złość, a głównie pojawiała ona się wtedy, kiedy czuli się źle traktowani przez klientów. Pracownicy call center to jest w ogóle osobny rozdział. To jest w ogóle od czasu, jak zaczęłam się tym zajmować, to jestem niezwykle cierpliwa i zawsze znoszę wszystko, co mówią pracownicy call center. Bo niezmiernie stresujący zawód, niezmiernie obciążający. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że nikt tego nie musi robić, no ale tak czasami się układa życie. I poziom stresu i tak zwanego wypalenia zawodowego w tej grupie zawodowej jest przeogromny. W każdym razie 43% pracowników deklarowało, że codziennie rozmawia z rozzłoszczonymi klientami oraz, że pracownicy call center deklarowali, że z agresją werbalną, czyli z atakami ze strony klientów, spotykają się przeciętnie 10 razy w ciągu dnia. Myślę, że jakby Państwo zajrzeli do siebie i do swoich wspomnień, do rozmów z pracownikami call center, którzy oferowali coś sprzedać, albo jak usiłowaliście się obronić przed tym, żeby coś kupić, albo usiłowaliście coś zareklamować, to wiecie, że pewnie nikt tutaj nie przyłożył się jakby do tego, co, znaczy wszyscy się pewnie jakoś tam przyłożyliśmy. Więc jedno to są interakcje z klientami, nawet jeżeli klienci są mili, obciążające jest w ogóle cały czas utrzymywanie uwagi na kontakcie z drugą osobą. A co dopiero, jeżeli ta osoba jest trudna i ma na przykład pretensje, a my mamy poczucie, że w zasadzie to przecież my nie wyprodukowaliśmy tych perfum. I jasne, że psikacz nie działa. I jest nam bardzo przykro, ale my obrywamy, że ten psikacz w perfumach nie działa, tak? I ktoś przychodzi z jakąś reklamacją. Dalej. Nie dość, że pojawiają się ci klienci, którzy bywają trudni, to jeszcze jest dodatkowy stresor w postaci reguł okazywania emocji. W zawodach usługowych, szczególnie tam, gdzie jest duża konkurencja, a konkurencja jest w zasadzie wszędzie, bo te wytwory bardzo często się nie różnią. Różni się to, w jaki sposób zachęcony jest klient i czy jest, jeżeli myślę o sklepach, i czy jest miła atmosfera w sklepie. Więc te
pracodawcy się orientują, czy właściciele firm i organizacji, że niezmiernie ważne jest to, żeby pracownicy okazywali to, co trzeba, żeby byli sympatyczni, żeby byli uroczy i żeby wywoływali pozytywne emocje w klientach, szczególnie teraz w czasie świąt. Zobaczycie to Państwo, jak po prostu będzie miło i sympatycznie. To nie jest wymyślone tak sobie, że siedzi sobie jakiś właściciel sieci sklepów i myśli, no jak będą mili dla klientów, to tylko to jest poparte, to będzie lepsza sprzedaż. To jest poparte wynikami badań. Pracownicy, którzy wyrażają pozytywne emocje, uśmiechają się, są zadowoleni, rozentuzjazmowani tym, że chcemy kupić spodnie i bardzo zainteresowani tym, żebyśmy ładnie w nich wyglądali, szczególnie w czapce, szaliku i w rękawiczkach, który oglądamy i to bardzo ich interesuje, to jeżeli oni wyrażają pozytywne emocje, klient staje się, wpada w lepszy nastrój, lepiej się czuje, jest to oczywiste, tak? Bo czujemy, że ktoś się nami interesuje. Klient w lepszym nastroju więcej kupuje, chętnie wraca, chętniej poleci ten sklep, jak również większa lojalność klientów i wyższa ocena jakości całej usługi. Bardzo często badania dotyczące, na przykład prowadzone w restauracjach, wykazują, że niezmiernie ważna jest jakość potraw, jakość tego, co jemy, ale decydować o tym, czy my wrócimy, czy nie, może tak prozaiczna sprawa, przyszliśmy tam zjeść, ale może decydować to, jaki był kelner i jaka była obsługa. Więc to bardzo wpływa, wobec tego pracownicy spotykają się z takimi oczekiwaniami dotyczącymi właśnie okazywania tych emocji, co trzeba. To jest niejako towar, który oferowany jest klientom w pakiecie. Oprócz tej zupy pomidorowej dostaje też uśmiech, co jest zrozumiałe, trudno się dziwić. No, jeżeli przychodzimy do restauracji, to chcemy, żeby było miło. Ale oczywiście nie możemy zakładać, że taki pracownik od rana do wieczora jest pełen entuzjazmu w stosunku do klientów, tak? Co kupią, co zjedzą. Nawet badania wykazują, jak konkretne, jakie zachowania są przydatne i mówi się o takiej ofercie afektywnej, czyli o tym, co takim pakiecie, który dostaje klient. Utrzymywanie kontaktu wzrokowego z klientem istotne, komplementy, mówienie rytmicznym głosem oraz uśmiechanie się. I tutaj dochodzi do takiej rzeczy, która jakby pokazuje, że emocje człowieka zostały niejako zaanektowane do pracy. Dlatego, że sfera człowieka emocjonalna traktowana jest w zasadzie jako coś prywatnego. Że my w pracy mamy robić swoje zadania, ale takie rzeczy jak emocje to jest coś bardzo mojego osobistego, powiedziałabym intymnego. Ja się tym mogę dzielić z rodziną, z przyjaciółmi, w każdym razie z kim chcę. Ale okazuje się, że jeżeli pracuję w takiej pracy, która polega na tym, że dostarczam usługi, to nie do końca. Na przykład studenci zawsze na uniwersytecie, na którym pracuję, pod koniec semestru oceniają zajęcia z prowadzącym. I tam są różne pytania typu, czy były ciekawe, czy nawet już w każdym razie wiem, jedną mnie zawsze fascynuje, czy jest miły w stosunku do studentów. To jest to, mi nikt nie mówi, jak wchodzę do pracy, nie pokazuje mi, że ja mam uśmiechać się, ale ja rozumiem, że jak jestem oceniana, to warto byłoby, żebym była miła. Więc to jest też, ja oczywiście mogę być miła, jeżeli mam ochotę, albo jeżeli nie mam ochoty, ale to nie jest do końca już moja decyzja teraz, tylko to jest standard taki, który oczekuje moja uczelnia, wcale się nie dziwię, bo gdybym ja była właścicielem tego uniwersytetu, też bym chciała, żeby wykładowcy byli mili. Ale to już nie jest tak, że ja to robię, bo jestem dobrze wychowana, albo bo lubię studentów, to też, ale też wiem, że to jest jakby wymóg, tak? W taki subtelny sposób wyrażony, że jestem na przykład pod tym względem oceniana. Tylko dlatego o tym mówię, żeby Państwu pokazać, że to w zasadzie jest wszędzie. Na pewno zetknęliście się z tym, jeżeli się idzie do lekarza. Nie będę tu wymieniała nazw sieci tych takich leczących, czy jak to się ośrodków zdrowia, no to takie prywatne, gdzie idzie się do lekarza, a wieczorem już dzwoni pani i chciałaby sprawdzić, jakie, na pewno się z tym Państwem zetknęliście, czy jestem zadowolona, czy lekarz był miły, czy wysłuchał, czy poświęcił odpowiedni czas. Wszystko to jest sprawdzanie zadowolenia konsumenta. Jeżeli ja bym powiedziała, nie jestem zadowolona, jestem nagrywana i nie wiem, co będzie potem z tym nagraniem, więc nie użyję tego słowa, to jest po prostu niemiły typ.
bym powiedziała gorzej. No dobrze, powiem, trudno, nagrywamy ham. Że ten lekarz jest hamem i ja nie chcę więcej do niego pójść. I to oczywiście, że wpływa, tak, potem na ocenę tego lekarza, rozmawiają z nimi, czy on, bo tej firmie, która go zatrudnia, zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi przyszło, leczyło się tam i zostawiło pieniądze za to leczenie. Czyli pracownik z jednej strony ma różnych klientów, z jednej strony ma te wymagania i co on biedny ma zrobić, czy on zawsze się cieszy, jak widzi tych klientów i zawsze chce być miły. I pojawiło się takie pojęcie jak praca emocjonalna, czyli to jest taki rodzaj pracy, rodzaj wysiłku, który wkładamy w pracę, który polega na regulacji naszych własnych emocji. Czyli my nie tylko własne mięśnie, własne umysły czy intelekt do tej pracy przyprowadzamy, ale przyprowadzamy też własne emocje. I to, czyli chodzi o takie kontrolowanie czy regulowanie zmiany emocji podczas kontaktów z klientami, aby w nich wywołać pożądane emocje. Nie myślcie Państwo, że to jest jakiś żart. W Polsce jeszcze nie zabrnęliśmy tak daleko, ale są na przykład takie miejsca, gdzie można się wiele nauczyć. Na przykład ćwicząc uśmiech, tak? Czy on jest wystarczająco miły? Prototypem osoby wykonującej pracę emocjonalną jest stewardesa. Od tego jakby się zaczęło, że stewardesy są miłe i że mają powodować, żeby klient był zadowolony i zechciał wrócić potem do tej linii lotniczej i mają sprawić, żeby wszyscy byli zadowoleni. Można to ćwiczyć przed lustrem, żeby wywołać w sobie taki uśmiech, żeby ten klient odczuł, że jest jedyny, najważniejszy i istotne. Oczywiście można też, tak jak japońskie linie kolejowe, jedna taka linia, która wykorzystuje to w ten sposób, że ma taki program, Omron się chyba nazywa, że pracownik przed wyjściem, jakiś tam ci konduktorzy, ci co obsługują w pociągach, jest jego twarz skanowana i jest informacja, ile procent to jest maksymalnego jego pozytywnego uśmiechu. Czyli ja przychodząc tutaj powinnam wsadzić głowę do tej maszyny i ona by mi pokazała, o, pani Szczygiel, 40%, słabo, stać panią na więcej, proszę jeszcze poćwiczyć. I chodzi tutaj o uniesienie koniuszki. No proszę państwa, nie wiem, ja nie chcę tutaj roztaczać jakiejś strasznej wizji przyszłości. Mówię tylko jak jest, to są fakty. Tak? Jest zachęcany, żeby ćwiczyć. Zawsze można kupić odpowiednią maszynkę i w nocy sobie w niej spać i ćwiczyć mięśnie. Proszę Państwa, no to nie ma żartów. Wszystko się zmienia, usługi rosną, każdy chce dobrze zarobić, firmy chcą zarobić, pracownicy również. Więc to można spokojnie kupić na eBayu czy gdzieś. To znajdziecie Państwo, jeżeli chcielibyście ćwiczyć. Wówczas funkcjonujemy zdecydowanie lepiej, klient zadowolony, ale problem jest w tym, że ludzie wyczuwają, kiedy ten uśmiech jest fałszywy czy nie. O tym za chwilę będę mówić. W każdym razie mamy pierwszy stresor w zawodach usługowych. To są klienci. Drugi to są wymagania dotyczące okazywania emocji, a trzeci to jest praca emocjonalna. I trochę powiem, od kiedy w ogóle można mówić, że jakaś praca zawodowa wiąże się z pracą emocjonalną. No musi się wiązać, musi spełniać określone warunki, żeby można ją zaliczyć. Bo to nie chodzi o regulację emocji podczas kontaktów z szefem, który nas irytuje. Albo kolegami czy koleżankami, którzy nas irytują. Chodzi o klienta. To jest praca, w której jest duże nasilenie kontaktu z klientami. Są klienci. Szeroko rozumiani. Jeżeli to jest służba zdrowia, to klientem jest pacjent na przykład, tak? Przy czym oczywiście zawody usług społecznych to jest trochę inna sprawa, bo tam motywacja jest związana z pewną misją zawodową, z chęcią do pomożenia. I jeżeli się uśmiechamy, to myśląc o interesie klienta czy pacjenta w tej sytuacji, żeby on się poczuł lepiej, jeżeli chcemy go wzmocnić, nawet jeżeli czasami nie do końca tak bardzo mamy na to ochotę, bo jesteśmy zmęczeni. Natomiast w zawodach usługowych, jeżeli sprzedajemy komórki czy sprzedajemy ubrania, to jest jednak trochę inna motywacja, no można powiedzieć dobro klienta, tak, żeby chodzili po prostu w ładniejszych spodniach, no jakoś można to nagiąć, ale to jednak czujcie Państwo, że to są inne rodzaje pracy. W każdym razie duże nasilenie kontaktów z klientami,
Po drugie, intensywny kontakt wzrokowy lub słowny, tak, że my jesteśmy z tymi klientami w kontakcie. Dalej, pracodawca ustala reguły okazywania emocji i najczęściej to, co jest wyrażanie emocji pozytywnych i powstrzymywanie się od okazywania emocji negatywnych, ale na przykład Szkoci prowadzą badania nad kontrolerami biletów. Stara nazwa nieoficjalna Kanary, tak? Ci, co chodzą i sprawdzają bilety, i tam są trochę reguły inne. Tam jest powstrzymywanie się od wyrażania emocji pozytywnych, a raczej wyrażanie emocji negatywnych, żeby wzbudzić określony stan, być może zagrożenia u klienta. Ale mówmy o tym, czy od tego przestępcy, który nie skasował, czy nie ma biletu. W każdym razie tutaj skupmy się na tych takich klasycznych, jak na przykład w sklepie przy sprzedaży, że wyrażanie emocji pozytywnych i powstrzymywanie się od negatywnych. Jeżeli chodzi o te ustalanie reguł, to nie musi się odbywać w ten sposób, że przychodzimy do pracy i dostajemy kartkę, mam się zachować tak i tak. To jest subtelnie. Na przykład, teraz już mi to tak wypadło z głowy, ale kiedyś to kolekcjonowałam, jest taka linia u nas, taksówka, korporacja w Gdańsku taksówkarska, zawsze na czas i zawsze z uśmiechem. Czyli jak zaczynam pracować w tej firmie, to ja już wiem, że misją jest, że zawsze z uśmiechem. To może być w subtelny sposób podawane, co obowiązuje w naszej firmie. Tak? Nasi pracownicy zawsze zadowoleni, będziesz również i ty jako klient. No więc ja rozumiem, że ja muszę być zadowolona, gdybym zaczęła tam pracować. Czyli to są subtelne sposoby. W jaki sposób kontrolowane są zachowania emocjonalne pracownika? No, pytając klientów o poziom zadowolenia, tak? Czy zachowywał się, czy był uśmiechnięty, czy mieliśmy poczucie, że był dla nas ważny. Niektóre firmy korzystają z instytucji tajemniczego klienta. Ktoś, kto przychodzi pod płaszczykiem, no on oczywiście jest klientem, bywa trudny i potem zdaje relację z tego, jak się zachował ten pracownik. No i oczywiście, co jeszcze? Pracodawca ocenia i wynagradza. To oczywiście nie musi tak być, że za 5 klientów, którzy dobrze nas ocenili, dostajemy jakieś x pieniędzy, ale razem, tak jak wrócę do swojego przypadku, jak dostaję pensję pracując na uniwersytecie, to ja rozumiem, że być może ktoś by mi podziękował, gdyby studenci się skarżyli, że jestem niemiła, niegrzeczna, czy jakaś tam, czy w ogóle ktokolwiek z pracowników. To być może to spowodowałoby ocenę negatywną. Nie ma u nas takich przypadków, w każdym razie ja ich nie znam, ale gdyby tak było, to na podstawie tych ocen studenckich można by wyciągać jakieś wnioski. I to samo dotyczy też osób, które pracują w dziekanacie czy przy obsłudze studentów. Też oczekiwanie, żeby załatwiały to sprawnie i miło. I teraz w jaki sposób pracownik może to zrobić? W jaki sposób pracownik może wpłynąć na swoje emocje? I wyróżnia się dwa najogólniej sposoby. Pierwszy sposób to jest płytka praca emocjonalna. Polega to na tym, że my na przykład jesteśmy niezadowoleni, jesteśmy zmęczeni tego dnia w pracy. Weźmy jakiegoś hipotetycznego sprzedawcę w sklepie. Idą święta, dużo ludzi, klienci chodzą, pytają, ciągle marudzą, niektórzy są niesympatyczni, ale wiem, że muszę okazywać jakieś emocje określone albo co najmniej zadowolenie, jeżeli niewielki entuzjazm. To mogę sobie czuć to, co czuję, ale mogę modyfikować ekspresję, czyli nadal po prostu ogólnie mam dosyć, ale mogę się uśmiechać, ułożyć uśmiech numer 5. Czyli to jest modyfikacja ekspresji emocjonalnej i pewnego rodzaju maska, którą nakładam, aby okazywać te emocje, które mam okazywać. Zapewne znacie to Państwo z autopsji, czasami w sklepach to widać, jak się zrywa sprzedawczyni z uśmiechem przyklejonym pyta, czy w czymś pomóc i czy coś chcielibyśmy. Ale jest też druga możliwość, to jest taka, że ja dokonuję sobie w głowie pewnego rodzaju operacji, że tak powiem, aby wywołać te emocje, o które chodzi. Czyli zmieniam emocje, które odczuwam. Na przykład jeżeli jest jakiś niesympatyczny klient, niegrzeczny, wręcz okropny, to jedna osoba może, jeden ze sprzedawców, zastosować płytką pracę emocjonalną, czyli płytką strategię, czyli niezależnie od tego, jak on się zachowuje, przykleić ten uśmiech i dobrze wysłuchiwać. Ale drugi może sobie pomyśleć, może on miał ciężki dzień,
Może ogólnie mu nie idzie, może nikt go nie lubi, nawet własny pies, może w ogóle jest strasznie. I może po prostu tak mu zależy, żeby kupić sobie dzisiaj ten szalik. I ja po prostu zmienię swoje nastawienie i zmieniamy sposób myślenia i wówczas, jeżeli zmienione jest to, co czujemy, jesteśmy w stanie zmienić to, co okazujemy. Czyli w jednym i w drugim, jeżeli chodzi o jeden i drugi sposób, to efekt jest taki sam, prawda, że na końcu pokażemy uśmiech czy zadowolenie, ale jest inny sposób dojścia. Tutaj jest poprzez modyfikację ekspresji emocjonalnej, niezmienione jest to, co czuję, a tutaj jest zmienione to, co czuję i wobec tego jestem w stanie pokazać te emocje, o które chodzi. Problem jest taki, że jak to ma się do stresu pracownika? Czy macie Państwo jakieś podejrzenie, która strategia jest dla pracownika bardziej obciążająca, która jest być może trudniejsza? A dlaczego? No ale z drugiej strony zmienię tylko twarz. A tutaj jaki to jest wysiłek? Zmiana sposobu myślenia. Tak, ale skuteczniejsza jest jednak ta zmiana głęboka, ponieważ płytka to jest odgrywanie pewnej roli bez zaangażowania się. To jest po prostu tak jakby wyuczony jakiś tam scenariusz. Natomiast głęboka powoduje, że możemy zrozumieć drugą osobę. Mamy szansę na to rozpoznać i... No tak. No to tak. I, rzeczy... I w gruncie rzeczy być w zgodzie ze sobą. Płytka wskazuje na to, że przyklejamy uśmiech, w jakiś sposób odgrywamy swoją rolę. Natomiast głęboka powoduje, że jesteśmy w zgodzie z własnymi emocjami. Zrozumieliśmy go. Rzeczywiście, pan może być niezadowolony, bo tamto. Ja to rozumiem. W związku z tym możemy jakoś ten problem rozwiązać. To powoduje, że jesteśmy w zgodzie ze sobą. Rzeczywiście. Ja nie wiem, po co ja tu przyszłam, wy wszystko wiecie. Ja nie wiem. W ogóle po co mnie to ktoś tu... Pani Agnieszka mnie to umówiła, tu wszyscy tu wszystko wiedzą. Dobrze, słuchajcie, rzeczywiście tak jest. Że badania wykazują, że jeżeli chodzi o głęboką pracę emocjonalną, to ona w zasadzie nie nasila poziomu stresu. Trudno powiedzieć, że chroni, ale nie nasila, tak? Bo początkowo Hochschild, ta Amerykanka, która wprowadziła to pojęcie i zaczęła to, socjolożka, nawet nie psycholożka, ona na podstawie obserwacji pracowników i zajęła się stewardessami i ona uważała, że jedna i druga forma pracy emocjonalnej jest wyniszczająca i stresująca. Na zdrowy rozum, no bo ja tu, to nie jest tak, że to jest bez wysiłku. Wiecie, to wymaga, tylko to jest na początku ten wysiłek. Ale badania pokazały, że głęboka nie prowadzi do nasilenia stresu, a płytka zdecydowanie tak. I tutaj zrobiłam taką tabelkę, która porównuje jedno i drugie. To jest w zasadzie to, co Państwo tutaj powiedzieliście. Płytka praca emocjonalna jest wyczerpująca i nasilająca stres, ponieważ wymaga stałego monitorowania tego, co się ze mną dzieje. Wyobraźmy sobie, że ja jestem na przykład strasznie zirytowana i z jakichś względów nie mam ochoty tu być, czy jakieś mam negatywne nastawienie. No ale prowadzę ten wykład, to sobie myślę tak, no dobrze, muszę jakoś wytrzymać, uśmiech nalepiam i ja cały czas, nie dość, że muszę się skupić na tym, co mówię, cały czas muszę jeszcze siebie obserwować, czy wyglądam tak, czy nikt tutaj się nie zorientuje, czy ja cały czas muszę się kontrolować, bo te emocje, które wyrażam, nie są naturalne. Nie ma czegoś takiego przy głębokiej pracy emocjonalnej, bo jeżeli mam pozytywne nastawienie, odczuwam to, to ja nie muszę już więcej siebie obserwować, bo zachowuję się zgodnie z tym, co czuję. Dalej, płytka praca emocjonalna wymaga też wysiłku fizjologicznego w tym sensie, że każda emocja, którą przeżywamy, emocje najogólniej mają trzy komponenty. Jeden to jest ekspresyjny, to co wyrażamy na zewnątrz. Jeżeli chodzi o emocje innych ludzi, to mamy do czynienia w zasadzie z tym aspektem tylko. Ale emocje mają jeszcze dwa inne aspekty i to są te aspekty, z którymi mamy do czynienia, jeżeli mówimy o własnych emocjach. My akurat, jeżeli chodzi o własne, to z ekspresją w mniejszym stopniu, chyba że jak jesteśmy źli, coś zniszczymy, ale mamy do czynienia z fizjologią, bo czujemy pobudzenie, wali nam serce, że robi nam się gorąco, trzęsą nam się ręce, czy robią nam się wilgotne. I jeszcze czynnik subiektywny, bo zdajemy sobie sprawę z tego, co czujemy. I jeżeli się pojawia emocja, a my jeszcze mamy ją zgasić i robimy to płytką pracą emocjonalną, to jest dodatkowy wysiłek, który musimy wyprodukować, żeby i jakby takie zasoby też fizjologiczne, żeby zadusić tę emocję.
Dalej, to o czym Pan tutaj mówił, doświadczamy dysonansu emocjonalnego, czyli różnicę pomiędzy tym, co wyrażam, a pomiędzy tym, co czuję. To jest brak autentyczności i to powoduje takie, no w sumie to kim ja jestem, taka rozbieżność. Dalej, ludzie mają doskonałą umiejętność rozpoznawania, znaczy mniej lub bardziej doskonałą, ale raczej radzą sobie z rozpoznawaniem sztucznej ekspresji mimicznej, chociaż badania wykazują, że jak się pyta osoby badane, czy jeżeli miałyby mieć do czynienia ze sprzedawcą w sklepie, który jest uśmiechnięty, ale widzimy, że on udaje, to czy chcielibyśmy? I większość ludzi mówi, że tak. Nawet jeżeli on udaje, to lepiej z udającym miłym niż z nieudającym. Wiecie Państwo, no to jest tak, że jakby wliczamy, że to jest taka gra, tak, że my tu, on udaje, że miły, my kupujemy, że pewnego rodzaju konwencja. Ale w każdym razie rzeczywiście, jeżeli się porówna jakość interakcji i sympatię, jaką wzbudzają pracownicy, którzy pokazują te emocje, które naturalnie odczuwają, tak jak w głębokiej, a nie jak te udawane w płytkiej, to rzeczywiście są te przyjemniejsze te relacje. A jeden z moich magistrantów robił takie badanie, że to byli kelnerzy i on sprawdzał u nich poziom, oni deklarowali nasilenie płytkiej i głębokiej pracy emocjonalnej takim kwestionariuszem i też sprawdzano, jaka jest średnia napiwków, jakie dostają. I ci, którzy istotnie częściej mówili, że robią głęboką pracę emocjonalną, dostawali wyższe napiwki. Także prawdopodobnie też to czujemy i to wpływa na to, kiedy mamy ochotę tę osobę nagrodzić, no bo to z reguły temu służy napiwek, tak? W restauracji, że dodajemy coś. Dalej, to co jest minusem płytkiej pracy emocjonalnej, że ona też nie zmienia tego, co czujemy, bo jeżeli jesteśmy rozzłoszczeni, niezadowoleni, no to ciągle to czujemy i to, że my się uśmiechamy, nie jest w stanie tego zmienić, chociaż pewnie jest w stanie niwelować. Dlatego, że nasza ekspresja mimiczna wpływa też na nasze odczucia. Słyszeliście Państwo coś o eksperymentach z tak zwanym ołówkiem? One się często... To są takie eksperymenty, które testowały taką hipotezę sprzężenia zwrotnego mimicznego. Bo jest takie założenie, że to jaką takie przekonanie, pogląd, że to jaką mamy ekspresję mimiczną wpływa na to, jak my się czujemy. I eksperyment polegał na tym, w dużym uproszczeniu, ja mam gdzieś tutaj ten slajd, on się później pojawia, ale powiem o tym teraz, że osoby badane były proszone, to były różne wersje tego eksperymentu, były proszone o rozwiązywanie zadań matematycznych, które nie wzbudzały silnych w ogóle jakichkolwiek emocji, żeby wyrównać warunki, a warunki były takie, wszyscy dostawali długopis, przy czym część osób była proszona, żeby ten długopis tak w dziubek. No więc tak, albo tak. I potem sprawdzano, jak te osoby oceniały swój nastrój i jak im się podobały takie komiksy jakieś tam. I jak myślicie, komu bardziej? Tym, co siedzieli tak? Czy tym, co siedzieli tak? Proszę? Tym bardziej, a dlaczego? Znaczy nie, pani tu mówi, że bardziej, czy ktoś myśli, że inaczej. Rzeczywiście tak było, że ci tak. Bo co się dzieje, słuchajcie, jak my tak... Spróbujcie sobie państwo tak posiedzieć, może do końca mamy 40 minut z długopisem w garści. Gwarantuję wam, że wyjdziecie stąd w lepszym nastroju. Nie w garści, co ja mówię, w zębach. Nie w ustach, bo to jest w ustach, to jest w zębach. I tam ci trzymali w zębach, to jest rozszerzanie tych mięśni, które biorą udział w uśmiechu. I co się później dzieje? Nasz umysł dostaje, mózg informacje. Uśmiecha się. Coś fajnego się dzieje. Zadowolony jest. No to jest zadowolony i wysyła... I ogólnie jesteśmy zadowoleni. Te eksperymenty robiono w różnych konfiguracjach, ale idea jest taka, przy czym nie liczmy, że jeżeli doświadczamy bardzo silnej, negatywnej emocji, to wystarczy, że się dwa razy uśmiechniemy, to jest w stanie modyfikować, natomiast nie wywołać czy zmienić jakichś silnych, negatywnych na przykład emocji. Doskonały sposób, jeżeli chcecie Państwo rano poczuć się gorzej, to wstańcie sobie rano z miną grobową, myślcie sobie, iść do pracy... Życie jest straszne, mina wisielcza, na pewno ten nastrój wam się nasili, tak? To jest tak, zresztą jeden z takich moich ulubionych
takich poleceń, które daję studentom, to jest takie, że wystarczy, jeżeli Państwo tak usiądziecie. Jeżeli ktoś był na moim wykładzie, to już to przerabiał, to może jeszcze raz. Słuchajcie, usiądźcie tak, że wciśnijcie głowę w ramiona, wypuśćcie powietrze, skulcie się maksymalnie, nie oddychajcie i postarajcie się w miarę głośno powiedzieć, jestem w bardzo dobrym nastroju. Niemożliwe. Właśnie nasze ciało jest sprzężone z naszymi uczuciami, z tym, co czujemy. Jeżeli my jesteśmy poskręcani, wypuszczone powietrze, to nie jesteśmy w stanie poczuć się w taki sposób, jak chcielibyśmy, tak? Czyli poczuć się dobrze. To wszystko wpływa. Jeżeli my czujemy się dobrze, to my też inaczej stoimy, inną mamy mimikę. I teraz tutaj jest tak, że to nie zmniejsza odczuwanych negatywnych emocji, chociaż też były badania takie sprawdzające, czy jest w stanie zmodyfikować przy silnych negatywnych emocji. Tu płytka praca emocjonalna nie jest w stanie ich zmienić, zresztą wchodzi sama mimika, a nie ciało. Więc to tak najogólniej taka jest różnica pomiędzy tymi. Ja jeszcze do tego będę nawiązywać, potem przechodząc w ogóle do emocji. Teraz pytanie, jeżeli płytka jest szkodliwa, powoduje stres i wypala, to dlaczego ci pracownicy to robią? To jest pytanie. Dlaczego nie zaczynają wszyscy myśleć sobie inaczej o fajnych klientach, którzy potrzebują nowych spodni i w ogóle prezentów dla rodziny i że są sympatyczni. Dlaczego? Badania? Proszę. No jedna rzecz tak, że nie wiedzą, bo to wymaga pewnych kompetencji właśnie inteligencji emocjonalnej, takiej umiejętności opracowywania sytuacji w celu wywołania odpowiednich emocji. Ale duże znaczenie, bo ja też tak początkowo myślałam, ale teraz badania takie ze studentami, moimi magistrantami prowadzimy, że myślałam sobie, że duże znaczenie ma kontekst, w jakim to się pojawia. I rzeczywiście badania wykazują, że głęboka praca emocjonalna jest bardzo fajna, bardzo skuteczna, ale w sytuacjach, które mają niskie emocje i w sytuacjach, które są przewidywalne. Jeżeli ktoś z Państwa miał do czynienia z taką pracą jak pracownik call center, czy może słyszał, albo sam brał udział, to wiecie, że tam są scenariusze, których ci ludzie się uczą, scenariusze odpowiadania, że jak tak powie, klient się zapyta, to ja mu tak, żeby wszystko było przewidywalne i żeby nie pojawiały się silne emocje, żeby nie zdążył nas zdenerwować, zirytować ten klient, żeby wiedzieć, co odpowiedzieć. Więc jeżeli interakcje nie wzbudzają silnych, negatywnych emocji, jeżeli nie ma wielkiego obciążenia stresem, to ja oczywiście jestem w stanie pomyśleć inaczej o tej sytuacji. Natomiast kiedy coś pojawia się z zaskoku, sytuacja jest wysoko stresująca, że to są takie konfliktowe sytuacje, co do których no, nie mogłam tego przewidzieć, to wówczas nic innego nam nie pozostaje, bo emocja się szybko rozwija, jak tylko zastosowanie płytkiej. To nie jest tak, że zawsze możliwa jest głęboka, bo jeżeli zdarza się coś nagle, no wyobraźcie sobie Państwo, że ja sobie jestem teraz w pracy i ktoś tutaj się zachowuje, nagle zaczyna jakoś w taki sposób, że to wywołuje moją silną emocję. Ja będę na przykład niemile, zaczyna mnie obrażać. Zresztą mam tendencję do tworzenia takich scenariuszy, żeby się super poczuć, ale dobra, no zaczyna mnie obrażać. I ja mogłabym oczywiście zastosować, a ja chcę jakoś się tutaj trzymać, tak? Żeby nie dać się wyprowadzić z równowagi i zachować to, że jestem pozbierana. Oczywiście mogłabym sobie pomyśleć, może jakiś człowiek trudne ma sprawy, ale jeżeli to dzieje się szybko, wyskakuje tu, to co ja mogę zrobić? No mogę jedynie jakoś przykleić uśmiech numer 5. Czy oglądaliście Państwo taki film The Square? I tam, tak, zespół Tureta. Tam jest taka scena, to ten film to troszeczkę tak opowiem to, bo to jest też niezłe. Tam ten film różnych tematów dotyczy, ale też oczywiście poprawności politycznej. To w mniejszym stopniu dotyczy pracy emocjonalnej, ale poprawność polityczna oznacza również to, że jeżeli ktoś zachowuje się w taki sposób, który nie jest zgodny z jakimiś przyjętymi normami, ale ta osoba ma jakieś uzasadnienie, na przykład zdrowotne, to my to akceptujemy. I tam była taka sytuacja, że rzecz dzieje się w galerii sztuki, takiej mocno wysnobowanej, i jest rozmowa dziennikarki z artystą i nagle pan, który siedzi, tak jak państwo tutaj, zaczyna wykrzykiwać
no nie, nagrywają mnie, tam są słowa, wykrzykiwać różne rzeczy. Na przykład takie, nie, na przykład pokaż coś do tej pani, nie powiem co, ale domyślacie się, że to nie chodziło pokaż ucho, czy jakieś inne rzeczy, albo jesteś taka i owaka. I ta dziennikarka skonsternowana przeprowadza wywiad, no ale jest Szwecja, rozumiecie, poprawność polityczna. No i ten pan znowu, i w końcu żona mówi, ja przepraszam, ale mój mąż ma zespół Tourette'a, który mniej więcej innymi się objawia takimi nieskoordynowanymi ruchami i też może się przejawiać używaniem słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. I w końcu jeden pan wstaje i mówi, jesteśmy w Szwecji, musimy to akceptować. I wywiad szedł, a ten pan co chwilę się wydzierał w sposób okropny. Więc i też trzeba sobie poradzić, tak? Więc jakby mówię o tym, że głęboka praca emocjonalna polegałaby na tym, że my myślimy o tym zachowaniu i jakoś tam tłumaczymy je, że my na przykład zespół Tourette'a, to jest jakiś pomysł, pomyślałam sobie, jak studenci będą niegrzeczni, zawsze sobie myślę, to zespół Tourette'a, musisz to zrozumieć. A jeżeli jest płytka praca emocjonalna, nie myślę o żadnym zespole Tourette'a, tylko nakładam twarz i tak, to bardzo interesujące, co pan mówi, jak pan się, to jest właśnie płytka i ona musi wystąpić w trudnej, i ona występuje z reguły w trudnych sytuacjach. Ale niemniej prowadzi do stresu, niezależnie od tego, jakbyśmy ją chronili i tłumaczyli, że pojawia się w trudnych sytuacjach, czy w silnym, że pracownik nie ma wyboru, w ogromnym stopniu prowadzi do stresu. Tu jest masa różnych objawów stresu, ja mogłabym je wymieniać i wymieniać. Ja chciałabym się skupić na jednej takiej grupie, która mnie najbardziej interesuje, czyli to jest wzrost negatywnych emocji. Osoby, które doświadczają stresu, bardzo często pierwszym objawem jest to, że nic mi się nie chce, w ogóle zmęczenie, a potem mówią, że mają podły nastrój, że doświadczają smutku, albo też, że obniżają im się pozytywne emocje. I teraz jest takie pytanie, co psychologia może nam pomóc? Co ja mogłabym Państwu opowiedzieć, co można by zrobić, żeby zmniejszać te negatywne emocje i jak być może pomnażać pozytywne emocje? Czy człowiek ma na to wpływ? Bo oczywiście stres w ogromnej mierze wynika też z uwarunkowań organizacyjnych. Przeciążenie pracą, czy niepewność zatrudnienia, masa różnych rzeczy. Ale też są takie, i to organizacja mogłaby zmienić. Jak prowadzę na przykład szkolenia dotyczące stresu, to bardzo często pracownicy, jak zaczynamy się zastanawiać o tym stresie w pracy, jak można by zlikwidować, to niektórzy rozmarzonym wzrokiem, że załatwić szefa. Nie? I to oczywiście jest najskuteczniejszy sposób. Likwidacja stresora. Czyli to, co was stresuje, zlikwidować. Ale oczywiście wtedy się zastanawiamy, jakie są koszty tego. Przyjdzie następny. A poza tym, o ile doczekamy w więzieniu. Jeszcze, no właśnie, więc szukamy innych dróg. Jedna możliwość to jest taka, że może pracownik sam coś może na swoim własnym, wewnętrznym, emocjonalnym poletku zrobić. O tym właśnie chcę mówić i tu wchodzimy do inteligencji emocjonalnej, zastanawiając się, czy w ogóle inteligencja, czy emocje potrzebują inteligencji. Cała dyskusja, nie mogę temu tak jakoś bardzo dużo czasu poświęcić, ale cała dyskusja o inteligencji emocjonalnej wzięła się między innymi stąd, z rozczarowania tradycyjną inteligencją, z tradycyjnym rozumieniem inteligencji, tej psychometrycznej i tej, która się wiąże z rozwiązywaniem testów i z radzeniem sobie z zadaniami wymagającymi myślenia logicznego. Mamy tutaj taki przykład, co mówi ta kobieta do niego. Nie umiesz wybudować szałasu, znaleźć jadalnych korzeni, nawiązać kontaktu z tubylcami i skąd ta opinia psychologa o twojej wybitnej inteligencji? Dlatego, że inteligencja klasycznie rozumiana jest bardzo przydatna, jeżeli chodzi o zdobywanie wykształcenia, a największy związek jest w podstawówce. U studentów już jest trochę mniejszy związek, a nawet negatywna jest korelacja, z czego, jak mówię, na wykładzie studenci się niezmiernie cieszą, jeżeli chodzi o wyniki egzaminów oraz poziom inteligencji, dlatego że, i uważam, że to jest super wynik, ale to z tym się wiąże, że im jesteśmy starsi i nauka się staje bardziej, to czego się uczymy, bardziej zaawansowana, to nie wystarczy tylko mieć tutaj olej w głowie, ale powiedziałabym ołów w jakiej części, ołów w pewnej części ciała, czyli żeby usiąść i po prostu się nauczyć. W podstawówce idzie to po prostu troszeczkę inaczej, ponieważ to dzieci jakby wchłaniają, to nie wymaga takiego siedzenia, jak to wymaga na przykład na studiach czy w szkole średniej.
Niemniej okazuje się, że nawet osoby, które wyjątkowo są sprawne intelektualnie, w pewnych sytuacjach sobie nie radzą, ponieważ włącza się potrzeba zastosowania jakichś praktycznych rozwiązań. I co z tego, że ja mogę świetnie sobie radzić i rozumieć jakieś kwestie abstrakcyjne, ale w sytuacji zagrożenia, czy jakichś tubelców, czy znalezienie jadalnych korzeni, na nic mi się to nie przyda. I rozwinęła się koncepcja właśnie inteligencji emocjonalnej, czyli takiej, która jest zaangażowana przy rozwiązywaniu zadań, które łączą się z emocjami, czy wymagają obróbki informacji, które zawierają emocje. Zaraz to powiem ściślej jeszcze dalej. Najpierw, czy w ogóle emocje potrzebują inteligencji? Zacznijmy od tego, że oczywiście to, że człowiek ma emocje, to nie służy celom rozrywkowym. Nie myślcie Państwo, że dlatego doświadczacie radości, smutku, złości, pogardy, wstrętu i tego wszystkiego, co jest tylko możliwe, żeby było weselej, czy żeby była jakaś różnorodność. No niewątpliwie to dodaje jakiegoś smaku, ale emocje spełniają bardzo istotne funkcje, które adaptacyjne i dzięki emocjom jesteśmy przetrwać, przeżyć. Przede wszystkim emocje niosą funkcję informacyjną, informują nas, że coś jest nie tak, informują nas, że jakaś sytuacja budzi zagrożenie. Gdyby tu wpadł jakiś wilk szary albo jakiś inny zwierz na czterech łapach i w dodatku szczekający albo jakiś tygrys, krokodyl, cokolwiek, to zapewne zanim byśmy zdążyli przeanalizować tę sytuację, przestraszylibyśmy się wszyscy. I ten strach byłby informacją, że coś nie gra, trzeba się bronić. Gdybyście poszli Państwo teraz do automatu i kupili ciastko czy batonik i sobie tu usiedli, otworzyli, a tam by coś śmierdzącego wyskoczyło i w dodatku ruszającego się, to nie musielibyście analizować, co to jest, jakiś nowy rodzaj ciastka. Nie, bardzo szybko byłaby informacja, fuj, i wstręt by nas informował, nie jedz, uważaj. Tak, to wszystko służy temu, żebyśmy przetrwali i emocje niezmiernie są istotne, bo pomagają nam te szczególnie takie podstawowe, jak złość, strach, smutek, wstręt. One nam pomagają przetrwać i uniknąć sytuacji zagrażających. Informują, że coś jest ważnego, coś na co muszę zwrócić uwagę. Emocje też, ponieważ mają, tak jak mówiłam, ten aspekt fizjologiczny, on też nie jest dla rozrywki. Cała ta fizjologia, która się uruchamia z emocjami, że nam krew napływa, na przykład jeżeli odczuwamy strach, żebyśmy mogli zwiewać. Tak? Wszystko to służy temu, żebyśmy mogli walczyć, jeżeli na przykład jest złość, tak? I musimy ruszyć do ataku, to całe ciało się przygotowuje. One pobudzają nas do działania, które ta emocja wyznacza, na przykład przy strachu ucieczka, przy złości ruszaj do ataku. Przy smutku skul się, schowaj i przemyśl swoje życie. I komunikują otoczeniu nasze stany i intencje. Ja cały czas tutaj skanuję salę i widzę, że wszyscy raczej jak nie neutralni, to się uśmiechają, nie czuję się zagrożona. A niechbym zobaczyła, że ktoś tutaj patrzy tak, to ja bym zaraz to zeskanowała, wzbudziłoby to we mnie strach i zaczęła analizować, być może jestem zagrożona. Badania Hansenów pokazują, że jak jest badanie, oglądają grupę fotografii ludzi, którzy są uśmiechnięci i jest jedna twarz wyrażająca złość. Albo oglądają grupę fotografii, gdzie wszyscy wyrażają złość, a jedna jest uśmiechnięta. Jak myślicie, co badania Hansenów wykazały, jeżeli wystarczająco jasno to opowiedziałam? Co szybciej jest rozpoznawana? Jaka ekspresja jest szybciej rozpoznawana? Uśmiechnięta w tłumie wściekłych, czy wściekła w tłumie... Wściekła w tłumie uśmiechniętych, czy uśmiechnięta w tłumie wściekłych? Wściekła w tłumie uśmiechniętych, dlatego że dla mnie większe znaczenie ma nawet jedna wściekła. A co jak wszyscy wściekli, jedna się uśmiecha, to co? No co mi to zmienia? To nic mi nie zmienia. I to oczywiście człowiek jest, to jest też wszystko nasze takie fizjologiczne, ewolucyjne wyposażenie. I służą też komunikowaniu, ale oczywiście to nie jest tak, że my sobie ze wszystkim czasami emocje szkodzą i w zasadzie z tym głównie mamy problemy. Kiedy strach ma wielkie oczy, subiektywnie zniekształcają obiektywne informacje, widzimy coś nadmiarowo. Jeżeli emocja wiąże się z bardzo silnym pobudzeniem, może nam utrudniać zachowanie, dezorganizować je wręcz. Wiecie, znacie to Państwo, trzęsące się ręce, nic człowiek nie może zrobić, bo musi się najpierw uspokoić. Dalej,
pod wpływem emocji możemy je komunikować w taki sposób, który będzie dla nas szkodliwy, będzie też szkodliwy dla relacji, które mamy. I stąd też cała ta koncepcja inteligencji emocjonalnej, która dotyczy efektywnego radzenia sobie z emocjami. Bo do tej pory, w 90 roku po raz pierwszy to pojęcie pojawiło się w psychologii, koncentrowano się na tej inteligencji psychometrycznej, akademickiej, ta, która jest istotna przy rozwiązywaniu zadań, które nie zawierają w sobie emocji. A badacze właśnie Salovey i Meyer, oni będą na następnej tablicy, zaczęli się zastanawiać, że jest przecież masa informacji, które musimy analizować i przetwarzać, które zawierają treści emocjonalne. Że co więcej, my na przykład pewne treści analizujemy sami, będąc w stanie emocjonalnym. A to jakoś było tak zaniedbywane, że to człowiek jakby z mlekiem matki musi to wessać, taką umiejętność. Nie zawsze to się udaje. To jest kompetencja, której się uczymy stale. I inteligencja emocjonalna, efektywne radzenie sobie z emocjami, czyli wtedy, kiedy możemy bez subiektywnych zniekształceń adekwatnie rozpoznać to, co się dzieje. Kiedy możemy wykorzystać te informacje, które niosą emocje, na przykład, że strach, zagrożenie, i regulować emocje w taki sposób, żeby mieć optymalną mobilizację i nie tracić wartości informacyjnej. I kiedy potrafimy adekwatnie do sytuacji wyrażać emocje. To tak najogólniej, żeby Państwa przekonać, że emocje puszczone zupełnie, totalnie, swobodnie mogłyby nam przynieść sporo pożytku. My się zresztą od małego uczymy. Oczywiście dziecko jak się rodzi, to nie ma żadnej umiejętności kontroli emocji. Czasami nawet patrzę na to z pewną zazdrością, jak idzie dwulatek na cały głos, buzia otwarta i ryczy, bo jak mam ciężkie momenty w życiu, też bym sobie pomyślała, jakby tak dorośli chodzili i też ryczeli, oni gdzieś w ciszy, bo muszą tam się zasłaniać, żeby nie było widać i przytrzymywać te emocje. Ale na początku dzieci się nie kontrolują, jak się cieszy, to się cieszy. Nawet jak się babcia przewróci i cała rodzina zaambarasowana, to się cieszy. Nie ma, dopiero potem się uczy norm i reguł życia społecznego, że nie wypada. Na początku mówi, że prezent się nie podoba na święta. Z czasem się uczy, jak dostanie dres, że jednak, no tak, bardzo, tak, tak, o dresie marzyłem po prostu od pół roku. Ale dziewczynki szybciej się tego uczą. Także możecie to Państwo zaobserwować na gwiazdkę. Dobrze. I jak to sobie radzimy też z niechcianymi prezentami, tak? I w 90 roku opublikowali artykuł, w którym opisali inteligencję emocjonalną i jej składowe. Nie jestem w stanie opowiedzieć tutaj całości, tylko zasygnalizuję. Pierwszy etap, to czego się uczymy, percepcja i ekspresja emocji, czyli że jesteśmy w stanie rozpoznawać emocje innych ludzi. My się oczywiście tego uczymy. Dziecko jest w stanie reagować na uśmiech, na pozytywne, różnicowanie, na pozytywną ekspresję mimiczną, ale różnicowanie emocji przychodzi z czasem, jak również adekwatne wyrażanie własnych emocji. Jakieś bazę mamy, jeżeli chodzi o emocje podstawowe, natomiast jeżeli chodzi o emocje złożone, czyli takie bardziej zaawansowane niż złość, strach, smutek, i emocje typu nostalgia, typu pogarda. No niektórzy zaliczają pogardę też do podstawowych, pogarda jako połączenie wstrętu i złości. No niemniej podstawę dzieci mają, niechęć czy nastawienie do jakiegoś obiektu, ale tego też się uczymy. To jest pewna podstawa. Dalej emocjonalne wspomaganie myślenia, jak już opanujemy umiejętność rozpoznawania emocji u innych i wyrażanie własnych, to wówczas mamy też umiejętność wykorzystywania emocji. Jeżeli mamy przygotować zeznanie podatkowe, to raczej nie po euforyzującym wieczorze z przyjaciółmi, tak? Bo mogłoby to źle się skończyć, tylko raczej wtedy, jak jakiś super wieczór z przyjaciółmi jest dobry do przygotowania, zaplanowania wakacji, ale też nie wiem, czy już płacenia za te wakacje, bo możemy w takiej euforii, ale rozumiecie Państwo, znajomość własnych stanów emocjonalnych i wiedza o tym, jak one mogą wpłynąć na nasze myślenie i umiejętne wykorzystywanie tego. Często tak robimy, no teraz jestem w takim nastroju, mogę to załatwić, mogę tam pójść. To jest takie korzystanie z tego. Dalej wiedza o emocjach. To jest coś takiego, co z czasem przychodzi, u niektórych bardzo późno, a to się przydaje taka wiedza, na przykład, że emocje mijają. One nie trwają wiecznie. To jest zresztą specyfika emocji. Różnią się tym od nastrojów, że są krótkotrwałe. I niektórzy ludzie strasznie to przeżywają, jak przeżywają jakieś straty. I im się wydaje, że tak już będzie do śmierci.
że już zawsze będę nieszczęśliwy, że już zawsze można sobie powiedzieć, że emocje mijają, tak? Te dobre też. Więc jak jesteśmy w dobrym nastroju i szczęśliwi, musimy wiedzieć, że one też miną. Ale i smutek minie, wszystko mija. I to z czasem się uczymy tego. Bardzo to pomaga w funkcjonowaniu. I wiemy też, rozumiemy, jakie są źródła emocji, jakie są konsekwencje, że one przechodzą w czasie. To jest też taka wiedza, którą nabywamy z czasem. Uczymy się tego od rodziców. I najważniejsza jakby korona całości to jest regulacja emocji. To jest to, że emocje, nie emocje nami rządzą, tylko my jesteśmy w stanie wpływać na własne stany emocjonalne. Czyli regulacja emocji, czyli można powiedzieć takie zmniejszanie ich intensywności, albo zwiększanie, albo sprawianie, aby trwały dłużej. I oczywiście można się zapytać, po co ja tu mówię o tej regulacji emocji? Bo w zasadzie mądrości ludowe czasami mówią, że po co kontrolować emocji? Wyrzuć to z siebie. Że gdyby w sumie ludzie przestali kontrolować emocje, tylko wyrzucili to z siebie. Są takie parady, musisz to odreagować, rozładuj emocje, wykrzycz to. Nawet są takie poglądy, że kłótnia oczyszcza atmosferę. To być może byłoby lepiej, a może cały problem bierze się z tego, że ludzie te emocje kontrolują. I niestety, czy to działa? No niestety nie działa to zbyt dobrze. Okazuje się, że im więcej, że jeżeli wyrażamy emocje negatywne, to tym bardziej się w nie wkręcamy. Wiemy to ze sprzężenia zwrotnego mimicznego, tak? I nie wiem, polecam Państwu bardzo taki film, o którym zaraz powiem, Dzikie historie. To jest ten film, który pokazuje, co to jest, jak nam się te emocje, jak z łańcucha psy dzikie zerwą i zaczynają szaleć, tak? Wtedy po prostu do totalnej likwidacji. Ale pokażę Państwu taki eksperyment, w którym sprawdzano, czy mówi się, że to jest jak katarzis, że jak ktoś wykrzyczy te emocje, powie, co czuje, to się od nich uwolni i w ogóle będzie lepiej funkcjonował. Eksperyment polegał na tym, że osoby badane pisały esej, po czym dostawały informacje, jak ten esej był oceniony. Wszyscy dostawali ocenę negatywną, to oczywiście było specjalnie część procedury eksperymentalnej. I potem badani byli podzieleni, nie wiedzieli o tym, na dwie grupy. Jedną grupę poproszono, proszę poczekać tutaj w ciszy, chwileczkę, za chwilę będzie dalsza część eksperymentu. A druga grupa została zaproszona do takiej sali, gdzie był worek treningowy. Tam zaczęto z nimi rozmawiać. Oni mówią, tak, że są wściekli, tak, ja się starałem, napisał, że bez sensu, że do kitu ten mój esej. I powiedziano im, słuchaj, tu jest worek treningowy, masz rękawice. Weź po prostu, wyładuj się. Wyobraź sobie, że to ten gość, co oceniał twój esej. Wyobraź sobie, że to on stoi, bo tak przysąd. No dobrze, no to złapali te rękawice i zaczęli wsuwać. Potem sprawdzano, jak minął jakiś czas, to trwało tam ileś minut i jakiś czas tam ci siedzieli w ciszy i przeżywali swoją porażkę i pytano o deklarację dotyczącą złości wobec tego, co oceniał oraz jaka jest chęć ukarania tego krytykanta. I ci, którzy, słuchajcie, z worem treningowym istotnie bardziej chcieli ukarać krytykanta, czyli ci, którzy niby mieli się wyładować i walili w ten worek, większą mieli chęć ukarania tego krytykanta, czyli jakby zemsta, oraz odczuwali większą złość. Tu jakby się potwierdzało sprzężenie zwrotne mimiczne czy cielesne, że jeżeli coś robimy, to dodatkowo się to wkręcamy. Czyli wcale nie doszło, bo idea katarzis jest taka, że niby, że jeżeli dopuścimy coś do głosu, uwolnimy z tej emocji. Okazuje się, że nic takiego się nie stało. Że te osoby, które intensywnie wyrażały tę emocję i jeszcze to takie jest jak wchodzimy w kłótnię. Na pewno Państwo to znacie. Nikt mi nie zaprzecza, bo już za dużo mam lat, żeby nie wiedzieć, że tak jest i własne mam doświadczenia życiowe. Jak wchodzimy w awanturę, zaczynamy podnosić głos, mówimy coraz głośniej, to sami się już sobą nakręcamy. Bo mówimy głośniej, tu pukniemy i to jest to wcale nie oczyszcza, to nic nie przynosi. Może oczyszczać to, że ludzie po czasie powiedzą, że sobie powiedzieliśmy coś, czego normalnie byśmy nie powiedzieli, ale to wcale nie uwalnia nas od emocji, a co więcej, w te emocje nas wkłada.
Jak można wobec tego na te emocje wpłynąć, jeżeli już ustaliliśmy, że takie... Bo z jednej strony tak, mówimy tutaj, że płytka jest szkodliwa, a płytka to nic innego jak kontrolowanie mimiki, czy kontrolowanie swojego ciała i kontrolowanie emocji. Z drugiej strony uwalnianie też nie jest dobre, no nie wiadomo jak tu żyć w ogóle z tymi emocjami. Ale chciałam Państwu przedstawić taki model, który pokaże w ogóle proces, bo emocja to nie jest coś, co nas tak nagle do nas trafia, tylko to jest pewien proces. Najpierw jest, no może jednak to cofnę, żeby było jaśniej. Najpierw jest pewna sytuacja, w której się znajdujemy. I zakładamy, że ta, oczywiście, że pojawiła się emocja, to coś takiego musi zdarzyć się w tej sytuacji, co wywołuje stan emocjonalny. My zwracamy uwagę, jesteśmy w tej sytuacji, zwracamy uwagę, tak, że na przykład pojawia się tam jakiś agresywny tygrys w rogu. No to jest ta sytuacja, ja mu się przyglądam, oceniam, tygrys nie wygląda na gumowego, ma zęby, widziałam kiedyś film, że tygrysy gryzą ludzi, wobec tego się przestraszyłam, reakcja zwiewam, tak? Dalej, jeszcze coś, idę gdzieś na przyjęcie i patrzę, czyli jest przyjęcie, jest sytuacja, nagle zauważam, że wchodzi ktoś, kogo nie znoszę, z przeszłości jakiś znajomy, z którym miałam jakiś konflikt. Oceniam sytuację, zwracam uwagę, oceniam, no nie, no to teraz będzie, tak? Cała ta rozmowa i jeszcze coś, powrót i zaczynam do starych spraw i zaczynam się wściekać i odczuwam złość. I emocja potrzebuje trochę czasu, żeby się rozwinęła. Reakcja emocjonalna obejmuje to, że sobie zdaję sprawę z tego, co czuję, że pojawia się ekspresja... ekspresja emocji i mimiczna, i cielesna, i pantomimiczna, jak również jakaś fizjologia. Człowiek ma, to jest pocieszająca informacja, możliwość regulacji emocji na każdym etapie. Od razu powiem, że im wcześniej, tym lepiej. Czyli to jest tak, że człowiek może już na etapie wyboru sytuacji. Jeżeli wiemy, że na przyjęciu będzie prawdopodobnie ktoś, kogo nie znosimy, nie idziemy tam. To jest tak jak z tym szefem, tak? Tylko że tu możemy sobie nie pójść. I my, tylko to oczywiście wymaga wiedzy, przewidywania. Jak już jesteśmy na tym przyjęciu i ta jest ta osoba, której nie lubimy, to siadamy z daleka od niej. Czyli my też możemy modyfikować sytuację, a nie dość, że przychodzimy, to jeszcze siadamy naprzeciwko, bo nas posadzili, no i wtedy klops gotowy. Dalej możemy też, no jak już jakoś blisko niej siedzimy, możemy przekierować uwagę i skupić się na wysyłaniu SMS-ów albo na rozmowie z osobą obok, tak, żeby nie zwracać uwagi. Dalej może być zmiana poznawcza, bo możemy sobie pomyśleć, Boże, jak utyła. Nie. Po prostu. Albo możemy sobie pomyśleć okropnie, albo coś innego, tak? I żeby po prostu czuć mniej tych negatywnych, jakiegoś zagrożenia, te emocje, które się pojawią. Ale jeżeli to wszystko zawodzi, nie zdążyliśmy pomyśleć, zrobić cokolwiek, to pojawia się ta niechęć i jedyne to, co wtedy możemy zrobić, to tłumienie, żeby nie pokazać po sobie, tak? Wszystko ma swoją cenę. I od razu powiem Państwu, że badania wykazują, że to jest coś, co się pojawia, zanim emocja się rozwinie. Możemy zmienić sytuację, zmodyfikować, na co innego zwrócić uwagę, inaczej zinterpretować, że to, że jestem na przykład, ja tej osoby nie lubię i jestem tam, to traktuję to jako zadanie rozwojowe, tak? I to też może zmienić, to jest po prostu, czy jako wyzwanie, tak? I do tej pory jeszcze, to jest tak jak przy głębokiej pracy emocjonalnej, zauważcie, ja jeszcze mogę zmienić nastawienie, ocenę sytuacji, bo pamiętajcie Państwo, że emocje to jest coś, co my wytwarzamy w wyniku analizy sytuacji. Sytuacje same w sobie nie niosą emocji. Gdyby tutaj się pojawiła jakaś osoba, która we mnie wzbudza silne emocje, was nie wzbudza, bo nie ma sytuacji obiektywnie wzbudzających emocje, no poza tym intensywnym smrodem, strasznym hukiem. To jest tak, że wszyscy się przestraszą. Ale to, co wzbudza w nas emocje, zależy od znaczenia, jakie temu nadajemy. I jeżeli my nadajemy, że to jest groźne, albo to jest niemiłe, albo jest niefajne w jakikolwiek tam sposób, to my, nasza ocena wywołuje emocje. To nie jest wpisane w obiekty. Ja myślę, że to daje ogromną wolność nam i możliwość wpływu na to, co czujemy, bo to zależy, jak my zinterpretujemy. Jeżeli ktoś się na przykład zachowuje wobec nas niemile, to ja mogę to zinterpretować w taki sposób, że sobie pomyślę, no biedny człowiek. No musi po prostu sobie poradzić z niepokojem, który przyniósł. Ale mogę też się wkręcić, potraktuje mnie niemile znowu.
i obrazili mnie, i ja się źle czuję. I nic, tylko się wkręcam w te emocje. To wszystko zależy od tego, co ja zrobię, jak to zinterpretuję, ale interpretacja, zobaczcie, jest w procesie emocjonalnym, czy ta ocena sytuacji jest, która jest z kolei, bo ja mogę nie zwracać uwagi, mogę w ogóle w to nie wchodzić, mogę tak modyfikować sytuację, że nie wchodzić. Co roku się odbywają, wiecie, dyskusje o świętach i co roku też zaczynają się przemycać takie informacje, że niektórzy, nie żebym kogoś z Państwa do tego zachęcała, ale mówią, no tak się źle czuję na świętach, jak idę do ciotki X. I pytanie, to po co tam idziesz? Tak, ale to jest oczywiście, bo to wymaga podjęcia czegoś, czy jakby no, jakiś tam ruchów chcemy zaspokoić czyjeś potrzeby, no różne tam sytuacje. No w każdym razie możemy też w inny sposób interpretować. Jako, moim zdaniem interpretacja jako wyzwanie czy zadanie rozwojowe jest super, bo wtedy też możemy się sobie przyglądać, jak się zachowujemy w trakcie. I teraz wybór sytuacji to może być tak, albo unikam sytuacji, albo konfrontacja. Na przykład mogłam dzisiaj rano obudzić się i pomyśleć, kurczę, no nie chcę mi się i boję się, że źle wypadnę i w ogóle... No to zadzwonię, że jestem chora, tak? To jest bardzo dobry sposób na dzisiejszy wykład. I bo mogę uniknąć negatywnej emocji związanej z tym, że jestem na środku i cię wszyscy na mnie patrzą. Ale mogę też podjąć taką, że będę się z tym konfrontować, że chcę się temu przyjrzeć. Więc to oczywiście, jeżeli chodzi o unikanie, to jest bardzo dobra krótkoterminowa strategia na unikanie negatywnych emocji, ale długofalowo to raczej siedzenie w domu do rozwoju się nikomu nie przydało. Natomiast konfrontacja z sytuacją i owszem. Dalej mogę modyfikować sytuację, poszukując wsparcia, starając się rozwiązać konflikty, przekierowanie uwagi, nie zwracam uwagi na rzeczy, czy staram się odwrócić od tych, które przynoszą mi dyskomfort. Dalej mogę je inaczej interpretować. Mogę pomyśleć, że sytuacja jest zagrażająca, ale mogę też interpretować, że to jest wyzwanie. To zupełnie zmienia mój stan emocjonalny. Mogę również pozytywnie zreinterpretować, że to będzie służyło temu, że w przyszłości lepiej sobie poradzę z jakąś sytuacją. No i pozostaje nam jeszcze tłumienie, parę zdań nawiązując do płytkiej. Aha, i oczywiście nasza reakcja wpływa na sytuację, to jak my się zachowujemy. Jak to jest z tłumieniem? Tłumienie jest powszechnie stosowaną strategią regulacji emocji. Jest powszechne, jest bardzo skuteczne, bo jeżeli nie chcę pokazać, co czuję, to podobnie jak ten sprzedawca, jak przykleję uśmiech, czy zahamuje negatywną emocję, pomaga w realizacji celów społecznych. Trudno sobie wyobrazić, co by było, gdyby ludzie nie tłumili negatywnych emocji. Podejrzewam, że po prostu... No w ogóle nie byłoby problemu z przeludnieniem, że tak oględnie powiem, tak? I po prostu byłoby naturalnie, ewolucyjnie byśmy się tutaj wyczyścili, szczególnie na drodze. Jakby ktoś zajechał drogę, wiecie, to byłaby czysta selekcja. To byłoby bez problemu. Niemniej tłumienie jest kosztowne, tak podobnie jak płytka praca emocjonalna. Wszędzie tam, gdzie my wpływamy tylko na to, co jest na zewnątrz. Bo tłumienie jest tak, że ciągle jestem wściekła, ale tłumię to, co na zewnątrz. Bo oczywiście zmniejsza ekspresję emocjonalną, nie zmienia negatywnych emocji, a niektóre badania pokazują, że odczuwane emocje są silniejsze. Rośnie pobudzenie fizjologiczne, bo nie dość, że odczuwamy negatywną emocję, to jeszcze musimy ją przykrócić. Pamięć spada i sprawność intelektualna spada. No po prostu same fajne rzeczy z tego tłumienia wynikają. Także tu, ale nie jest to tak, że nie chcę powiedzieć, nie ma czegoś takiego w psychologii, jak mówienie, że jest lepsza i gorsza strategia regulacji emocji. Jedna i druga to czasami zależy od kontekstu, od możliwości, od tego, jak bardzo dynamicznie zmienia się sytuacja. Najbardziej skutecznym sposobem regulacji emocji jest dystrakcja, czyli odwrócenie uwagi. Nie zwracanie uwagi mniej wymaga wysiłku jeszcze niż pomyślenie o tym inaczej, bo wtedy musimy analizować, wymyślać jakieś motywy, czyli po prostu odwrócenie uwagi, widzimy, że coś jest niefajnego, nie zwracamy uwagi. Oczywiście trudno pójść na przyjęcie z chłopakiem i widzieć, że on jest zainteresowany kim innym, no to żeby nie mieć stresu, to odwrócenie uwagi, bo to może przekłamywać, czy mąż jest okropny, czy żona, czy w ogóle jakiś partner i my sobie to tłumaczymy, no tak, ale ja to przeformułowuję, bo miał ciężkie dzieciństwo i wiecie, no to wszystko zależy od sytuacji, tak? To nie jest, nie ma żadnego rozwiązania, które jest wytrechem na wszystko.
teraz do pozytywnych emocji. Słuchajcie, i to jest w zasadzie polecę dzikim truchtem, tak? Bo już jest czwarta, ale te najmilsze zostawiałam na koniec. Czy my możemy wpłynąć na pozytywne emocje? Ja słyszałam tak piąte przez dziesiąte, ale chyba ta pani, co przede mną była, mówiła coś o pozytywnych. To wiecie, że ważne. Dobrze. Czy człowiek może wpłynąć na pozytywne... Przejdę... Do... No dobrze, no może jeszcze to. Może wpłynąć na pozytywne emocje według podobnego schematu. Wyobraźmy sobie, że decydujemy się na randkę, na kolację. Jakiś ktoś się decyduje z drugim kimś na randkę. Idą sobie, może modyfikować... Już samo to wzbudza pozytywne nastawienie. Może modyfikować sytuację przy kominku, żeby było romantycznie. My cały czas nieświadomie... Jeżeli Państwo zaczniecie teraz siebie śledzić i obserwować, to się zorientujecie, że robimy co chwilę masa różnych rzeczy. Wy jesteście też tu po to. Dlaczego dzisiaj rano tu się zdecydowaliście, że przyjdziecie? Bo tu chyba nie płacą za udział, prawda? Mi zapłacą za udział. A Wam płacą? Nie. No właśnie, to pewnie myśleliście, że poczujecie się może lepiej, by się czegoś dowiecie. Albo chcieliście się poczuć gorzej. Człowiek ma różne motywy. Nie, jeszcze to, co bywa zaskakujące, nie sądźcie Państwo, że wszystko, co ludzie robią, to służy temu, żeby czuć mniej negatywnych emocji, a więcej pozytywnych. Jest masa zabiegów, które podejmuje człowiek i te zabiegi służą temu, żeby obniżyć pozytywne emocje. Znacie to doskonale, zaraz Wam pokażę. I masę zabiegów, żeby nasilić negatywne emocje. Na przykład coś nam nie wyjdzie, czujemy się fatalnie, wracamy do domu i co myślimy? Wiadomo, u mnie tak zawsze. Nigdy mi nie wychodzi, nigdy mi nie wyjdzie, zawsze już taki będę albo taka będę. Czy to służy niwelowaniu negatywnych? Nie, nasilaniu. I człowiek robi masę rzeczy, które służą temu, żeby podnieść negatywne emocje i masa rzeczy, żeby obniżyć pozytywne emocje, co jest fatalne. Dalej, jak już jesteśmy sobie przy tym kominku i jemy, to cieszymy się tym, co jest. Kierujemy na to uwagę. Zmiana poznawcza, czyli myślenie o sytuacji, docenienie tego, w czym jestem. Wyrażamy radość, mówiąc na przykład partnerowi, czy koleżance, czy z kim tam jesteśmy, jak bardzo dla nas jest to miłe, że jesteśmy razem. I to wpływa na zachowania partnera, miejmy takie albo w jakikolwiek inny sposób. Może kelner się rozczuli i za darmo przyniesie lody. Rzeczy są, zdarzają się czasami niespotykane. I teraz kończąc, chciałabym, żebyście Państwo, to jest jedyna rzecz, była bardzo zadowolona, gdybyście zapamiętali. Belgowie prowadzili takie obszerne badania, u nich poziom szczęścia jest 2 razy większy niż w Polsce, więc można powiedzieć, że się trochę znają. I badania, które dotyczyły strategii, jakie ludzie stosują, żeby nasilić pozytywne emocje. Jedna to jest okazywanie. Czyli jeżeli odczuwamy, czyli jeżeli znajdziecie się Państwo w pozytywnych emocjach, w radości, to trzeba to pokazać. Jak my to okazujemy? Okazywanie przez zachowanie. Uśmiechając się, mobilizując, tańcząc, podskakując. To nie jest tylko dla dzieci zarezerwowane. Dalej wracam, już wiecie, o sprzężeniu zwrotnym mimicznym, tak? Że jeżeli my się uśmiechamy, to nasilamy tę emocję. Okazywanie behawioralne jest naprawdę niezmiernie ważne i przyczynia się i do poczucia szczęścia i zadowolenia, to zaraz będzie. Dalej bycie obecnym, czyli nie unikanie tej sytuacji, czyli ach fajnie, no bardzo się cieszę, tak, tylko jeszcze muszę zrobić pranie, sprzątanie, pójść do pracy i jeszcze tyle innych rzeczy, a w ogóle to źle dzisiaj wyglądałam, albo dobrze, ale z kolei nie udało mi się przedwczoraj. Czyli to jest szukanie, tak? Dalej to jest kapitalizacja, bardzo ważne, czyli opowiadanie o tym innym. Kobiety to są o wiele mądrzejsze pod tym względem, może też pod innymi, od mężczyzn, bo kobiety się chętnie dzielą tym, co się... Niektóre nawet mówią, że dopiero to przeżyłam, jak opowiedziałam, tak? Dzwonią i opowiadają. I ja wtedy, i ja słuchaj, się tak ucieszyłam i to się wydarzyło. Mężczyźni są mniej wylewni, przez to tracą, bo omawianie tego, co się wydarzyło, dzielenie się pozytywnymi emocjami je pomnaża. Dalej, pozytywne umysłowe podróże w czasie. Dzisiaj mi się udało, no to za tydzień też mi się uda. W ogóle w życiu mu się uda. I myślę sobie o tym, co zrobię, podejmuję się nowych działań. I to jest wszystko to, co służy, jak badania wykazują, nasilaniu, ale nie pozytywnych emocji. Ale też człowiek to jest spryciarz, bo ma też metody różne. Jedna to jest tłumienie ekspresji, nie będę pokazywać, głupio będę wyglądać, no przecież nie będę się tutaj uśmiechać i pokazywać, że się cieszę, tak? To raczej nie wypada, a poza tym co ja tutaj się będę cieszyć, jak tyle rzeczy do załatwienia i szukanie dziury w całym, mogło być lepiej.
Mogło być lepiej. Dalej, no tak, dzisiaj się udało, ale jutro się nie uda. Zobaczcie, proszę Państwa, to są wszelkie strategie, które służą temu, żeby obniżyć te pozytywne emocje i na pewno znacie je z własnego doświadczenia, tak? Co mogę Państwu pokazać, jeżeli chodzi o wyniki badań? Czy chcieliście sobie zrobić zdjęcie? Oczywiście, bardzo proszę. Nawet bym się ustawiła na środku, ale nie wypada. Nasilanie, czyli okazywanie przez zachowanie, bycie obecnym, czyli po prostu konsumujmy tę chwilę, bądźmy w tym, co jest, cieszmy się tym. Jak wydarza się coś miłego, to trzeba celebrować również i kapitalizować ze znajomymi. Opowiedzieć, zmontować jakieś małe party, cieszyć się z tego, bo inaczej te emocje wyciekają. A my zamiast tego, co my celebrujemy, znowu w życiu mi nie wyszło. Dużo chętniej. Ludzie analizują, a nie wyszło, włączą odpowiednią muzykę i pognębić się w depresji najlepiej. Proszę? Tak. Tak, tak, to jest fatalne, dlatego że emocje pozytywne powodują też, im więcej ich doświadczamy, że lepiej się czujemy. Mają też znaczenie, jeżeli chodzi o nasze zdrowie. Trzeba z nich, mówiąc językiem kolokwialnym, wydoić na maksa. I można je wydoić na maksa, zachowując się w ten sposób, a na pewno nie w ten. Zaraz przekroczę czas i oberwę pomidora, ale jeszcze trochę. Chcę powiedzieć, że największe znaczenie ma okazywanie przez zachowanie i kapitalizacja. Od tej pory, czy mężczyzna, czy kobieta, opowiadamy wszystkim, co fajnego nam się przydarzyło. Cieszymy się, podskakujemy, uśmiechamy, fruwamy. Nieuważność – doskonały sposób na obniżenie poczucia szczęścia i zadowolenia z życia. Czyli jak nam się coś fajnego przydarzy, odczuwamy radość, to po prostu tam, tutaj trzeba posprzątać, albo trzeba zrobić coś innego. Kto by tam zwracał uwagę? No, to mi się udało, ten egzamin zdałam, ale co to? To już następny czeka, tak? To jest doskonały sposób. Tutaj znalazłam te eksperymenty Sztraka z tym, jak to wyglądało, tak? No, ja to tak trzymałam, ale ogólnie chodzi o zęby i usta. Proszę Państwa, dlaczego kapitalizacja działa? To jest ostatni slajd. Dlatego, że ponownie doświadczamy zdarzenie, jakie opowiadamy. Powtarzamy je i opracowujemy. Ono ma szerszą reprezentację w naszym umyśle. Zwiększamy wobec tego dostępność pamięci, można wrócić, bo jest opracowane. I siebie widzimy w lepszym świetle, bo nam się coś fajnego przydarzyło. I to generalnie jest razem z tym wyrażaniem emocji bardzo skuteczny sposób przeciwdziałania stresowi, dlatego że im więcej doświadczamy pozytywnych emocji, tym większe mamy bufory i nas chronią przed spadkiem nastroju. Życzę Państwu dużo wyrażania pozytywnych emocji, bycia obecnym, dzielenia się emocjami oraz przewidywania, że w przyszłości będzie lepiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.